Dostojnie i pięknie po remoncie zewnętrznej elewacji dachu prezentuje się kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Wojciechowicach. Dziś z udziałem władz samorządowych, konserwatora zabytków odbył się oficjalny odbiór zadania. To prace największe w historii naszej świątyni, przynajmniej od 15 lat. Mianowicie przede wszystkim zadbaliśmy o taki zewnętrzny wygląd świątyni, bo rzeczywiście już te prace były konieczne. Przede wszystkim od góry idąc dach był uzupełniany blachami, pomalowany na nowo. Wszystkie rynny są wymienione dziś podczas tych prac, bo bardzo były już stare, dziurawe te rynny nasze. I później cała elewacja zewnętrzna na nowo zrobiona. Wcześniej był kościół skuty, elewacja zrobiona i wreszcie stolarka, drzwi, okna poprawione, dębowe, piękne. O środki na renowację postarała się gmina. Był program rządowy z Polskiego Ładu Rozwój Inwestycji Strategicznych. Mogły gminy pozyskać środki na zabytki. Myśmy pozyskali takie środki w kwocie 1 400 000. Pula pierwszej transzy dla kościoła w Wojciechowicach wynosiła 349 tysięcy, druga transza 100 tysięcy. Ksiądz jest liderem jako proboszcz na terenie gminy Wojciechowice, bo obie transze już są zakończone, efekt jest. Wymienia jednym tchem zakres przeprowadzonych prac proboszcz parafii w Wojciechowicach. Inwestycja została wykonana w rekordowym tempie. Termin realizacji był do lutego przyszłego roku. Dzisiaj mamy październik, ale myśmy się to wcześniej wyrobili rzeczywiście. Także mamy pół roku, mamy przed czasem wszystko zrobione i to nam zajęło niespełna rok czasu. To, że świątynia świeci nowym blaskiem wcześniej niż planowano, jest zasługą wykonawcy prac przy elewacji. Myślę, że najtrudniejsza to było odnowienie kamienia plus tynki jak najbardziej. To trzeba było skuć, tak? To trzeba było skuć, ale druga sprawa, były duże ubytki w kamieniu, które trzeba było dobrze wzmocnić, żeby później położyć tynk. I czym to wzmacnia się? No są zaprawy specjalne do tego, którymi są najpierw łatane te ubytki, te dziury. I dopiero później tynk wapienny. Ksiądz Olszówka już planuje kolejną inwestycję przy świątyni. Teraz zamierza wyremontować mur otaczający kościół. Niedługo będę pisał wnioski kolejne do ministerstwa z nadzieją, że może się uda to rzeczywiście ten mur powoli naprawiać. To jest mur ponad 200 metrów długości, duży mur, też mur prawie 200-letni, a więc piękny mur zabytkowy z kamienia piaskowca janikowskiego też zrobiony, ale wymaga rzeczywiście już bardzo szybkiej interwencji. Z Wojciechowego Wzgórza w Wojciechowicach Jerzy Strzyż, STV Info.